książki autora kanału Mafia.pl Filipa Czerwińskiego Pershing, Król Życia oraz Śladami Polskich Gangsterów znajdziesz na stronie mafiashop.pl. Cheng Chai-ping, znana pod pseudonimem siostra Ping, swoją przestępczą karierę rozpoczęła w latach 80., pracując oficjalnie jako przewodnik dla niewielkich grup turystów. Działając pod przykrywką legalnego zawodu, liniami lotniczymi przemycała Chińczyków przez Meksyk i Belize do Stanów Zjednoczonych. Dokonując tego procederu, wykorzystywała fałszywe dokumenty i opłacała odpowiednie służby. Według policji za pomoc w przedostaniu się z Chin do USA w latach 80. płacono około 18 tysięcy dolarów. Z czasem jednak kwota ta wzrosła i siostra Ping pobierała nawet 40 tysięcy od każdego przemyconego Chińczyka. W 1989 roku kobieta została aresztowana za próbę przekupienia policjanta działającego pod przykrywką. Tego samego roku zatrzymano ją z 50 tysiącami dolarów w gotówce i książeczką zawierającą adresy osób z całego świata. Finalnie Ping spędziła za kratami zaledwie 4 miesiące, gdyż przyznała się do przemycania imigrantów i poszła z prokuratorem na ugodę. W tym okresie jej przestępcza kariera dopiero nabierała tempa. Jej sława eksplodowała, gdy na Manhattanie otworzyła restaurację będącą punktem dowodzenia i najważniejszym miejscem dla społeczności nielegalnych imigrantów z Chin. Na swoją bazę wybrała nieruchomość naprzeciwko Bank of China, za którą miała zapłacić 3 miliony dolarów. Lokal bardzo szybko stał się konkurencją dla chińskiego banku, który nie potrafił poradzić sobie z przedsiębiorczą Chinką. Kobieta, która wykorzystywała liczne znajomości do transferowania pieniędzy od nielegalnych imigrantów do ich rodzin z Chin, działała znacznie wydajniej niż potężny bank z naprzeciwka. Bank of China potrzebował 3 tygodni, pobierał wysoką opłatę za wymianę waluty i dostarczał pieniądze w juanach. Siostrze Ping zajmowało to godziny, pobierała mniejsze opłaty i wypłacała w dolarach, powiedziała jedna z osób korzystających z jej usług. Bank of China był w pewnym momencie tak zdesperowany z powodu braku klientów, że za korzystanie z ich usług zaczął oferować telewizory i inne nagrody. Zachęta jednak na nic się zdała i Chińczycy nadal woleli usługi działającej nielegalnie siostry Ping. Sama Ping, mimo posiadania olbrzymiej fortuny, żyła bardzo skromnie. Podróżowała transportem publicznym, a na co dzień pracowała w sklepie i restauracji. W końcówce lat 80. była już prawdziwą bohaterką dla mieszkańców Chinatown, czyli nowojorskiej dzielnicy zasiedlonej przez chińskich imigrantów. Mimo szacunku, jakim darzyli ją krajanie, z całą pewnością nie można jej przyrównać do postaci pokroju Robin Hooda. Siostra Ping z pełną świadomością korzystała z usług gangu Fu Qing, który w wyjątkowo brutalny sposób egzekwował należności za przemyt. Ludzie, którzy okazali się niewypłacalni, byli porywani, torturowani i niejednokrotnie zabijani. Gdy w 1989 roku doszło w Chinach do protestów, prezydent USA postanowił wprowadzić istotne zmiany, które w znacznym stopniu ułatwiły Chińczykom pobyt w Ameryce. Od tej pory do walki o przemyt Azjatów do USA włączyły się gangi z Chin i Hongkongu, które zaczęły przemycać ludzi na masową skalę. Gdy w 1993 roku jeden ze statków osiadł na mieliźnie u wybrzeży Nowego Jorku, a w czasie zamieszania zginęło kilku nielegalnych imigrantów, służby wszczęły śledztwo przeciwko przemytnikom. W kolejnym roku Ping została zaproszona do Chin na coroczne obchody partii komunistycznej. Kobieta udała się do ojczyzny, jednak zaraz po przylocie została zatrzymana. Udało jej się przekupić funkcjonariuszy, jednak z powodu trwającego śledztwa nie miała już powrotu do Ameryki. Gdy w Stanach wydano akt oskarżenia, ukryła się w rodzinnej miejscowości Shengmei.
Od momentu pojawienia się tam Pink, mała wioska zaczęła zapełniać się willami i pawilonami. Powstała także szkoła, która przyszłych imigrantów uczyła w języku angielskim. Lokalna władza korzystała z finansów i wpływów Pink, w zamian oferując jej ochronę przed służbami. W rodzinnej wiosce chińskiej przemytniczki powstało kolejne centrum dowodzenia. Ustalono też nowe szlaki i sposoby przemytu ludzi. Dzięki zawiązaniu nowych sojuszy rozpoczęto szmuglowanie imigrantów przez Serbię do Europy, a stamtąd do USA. Przemytnicy zaczęli też transportować ludzi w zamkniętych kontenerach. Siostra Pink w ręce mundurowych wpadła w kwietniu 2000 roku. Wówczas to Interpol na liście pasażerów lotu z Hongkongu do Nowego Jorku zauważył nazwisko jej syna. Na lotnisko natychmiast wysłano funkcjonariuszy, którzy namierzyli znajdującą się tam kobietę. Pink została aresztowana, a w 2005 roku amerykański sąd skazał ją na 35 lat więzienia. Stając przed wymiarem sprawiedliwości, Chinka odpowiadała za przemyt ludzi, pranie pieniędzy, przetrzymywanie zakładników czy wymuszanie okupu. Według ustaleń FBI udało jej się przemycić co najmniej 3000 osób i zgromadzić majątek w wysokości co najmniej 40 milionów dolarów. Kobieta zmarła w 2014 roku, a na jej pogrzebie zjawiły się tysiące żałobników chcących pożegnać słynną siostrę Pink. Maria Licciardi to neapolitanka, która przez wielu uważana jest za bossa klanu Camorry z lat 1993-2001. Kobieta w młodości nosiła przydomek La Piccolina, czyli mała dziewczynka, jednak z czasem dorobiła się znacznie poważniejszych tytułów jak księżniczka czy matka chrzestna. Do mafii neapolitańskiej należała cała jej rodzina. Ojciec Marii był lokalnym bossem w Secondigliano, a brat Gennaro jednym z twórców sojuszu Alleanza di Secondigliano. Do Camorry należeli także jej pozostali bracia Pietro i Vincenzo oraz mąż Antoni Tegemi. W 1994 roku w więzieniu zmarł Gennaro, a za kraty trafił jej mąż oraz bracia. Wówczas Maria przejęła rodzinny interes i stanęła na czele zarówno klanu Licciardi, jak i sojuszu Alleanza di Secondigliano. Co ciekawe, klany działające pod jej rządami znacznie poszerzyły swoje wpływy. Maria nie wahała się też złamać dotychczasowych zasad i zaczęła czerpać ogromne zyski z sutenerstwa. Kobiety do swoich agencji kupowała od innych grup przestępczych, które pozyskiwały je na drodze oszustwa, oferując im legalną pracę, a później sprzedając wszystkim zainteresowanym. Pod koniec lat 90. kobiecie udało się zdobyć zaufanie 20 bossów z Neapolu, których namówiła do zawieszenia broni, przekonując, że na prowadzeniu interesów bez rozlewu krwi zyskają wszystkie klany. Dzięki jej interwencji w mieście pierwszy raz od niepamiętnych czasów przez kilka miesięcy nie doszło do żadnego zabójstwa na tle porachunków mafijnych. W 1998 roku matka chrzestna została zatrzymana z walizką, w której znajdowało się 100 tysięcy funtów. Dzięki temu, że nie była nigdy karana, puszczono ją wolno, choć śledczy uważają, iż gotówka, którą wiozła ze sobą Licciardi, była przeznaczona na łapówkę. Pokój w Neapolu, jaki zaprowadziła Maria, zbliżał się jednak ku końcowi. Kiedy w 1999 roku kobieta rozkazała odesłać do Turcji transport czystej heroiny, towar przejął klan Lo Russo, który następnie wprowadził go na ulicę. Substancja była jednak zbyt dużej czystości, aby można było ją zażywać, przez co w ciągu miesiąca na ulicach zmarło co najmniej 10 osób. Po tych wydarzeniach policja rzuciła ogromne siły, aby zatrzymać dystrybucję niebezpiecznej substancji. W obławach zatrzymano wielu miejscowych gangsterów, a utworzony przez Marię sojusz rozpadł się. W Neapolu wybuchła krwawa wojna, która w ciągu kilku dni pochłonęła dziesiątki ofiar. Według ustaleń śledczych, Licciardi osobiście zleciła co najmniej 30 egzekucji.
Kobieta trafiła na listę najbardziej poszukiwanych przestępców we Włoszech, jednak od czasu, gdy zatrzymano ją z gotówką, zaczęła się ukrywać. Mimo licznych aresztowań, policja nie potrafiła się do niej zbliżyć, gdyż żaden z zatrzymanych nie zamierzał jej wydać. W 1999 roku przeprowadzono obławę na obiekt, w którym odbywała się narada 13 neapolitańskich bosów, jednak nie było wśród nich Licciardi. Gdy 14 czerwca 2001 roku w okolicach Neapolu policja zatrzymała do kontroli samochód, okazało się, że oprócz małżeństwa znajdowała się w nim poszukiwana kobieta Boss. Licciardi trafiła wówczas do aresztu razem z mężczyzną, który pomagał jej w ukrywaniu się. Podczas jej nieobecności kontrolę nad klanem przejął jej brat Vincenzo. Kiedy jednak po kilku latach i on znalazł się w więzieniu, rządy za krat, mimo całkowitego odosobnienia, ponownie zaczęła sprawować Maria. Matka chrzestna z Neapolu w więzieniu spędziła zaledwie 8 lat. Od 2009 roku przebywa już na wolności. Domenica Rosa Cutolo to siostra zmarłego niedawno słynnego bossa Rafaella, noszącego pseudonim Profesor. Cutolo jako mało znaczący przestępca w wieku 22 lat trafił do więzienia skazany za zabójstwo. Odsiadując 24-letni wyrok, zaczął zdobywać za kratami coraz większy posłuch i szacunek. W końcu postanowił rzucić wyzwanie samemu Antoniemu Spavone, mafiozowi, którego uważa się za pierwszego prawdziwego bossa Camorry. Cutolo wyzwał go do walki na noże, jednak Spavone wyzwania nie przyjął. Gdy boss wyszedł na wolność, doszło do nieudanego zamachu na jego życie, który zlecić miał właśnie Cutolo. Spavone z ataku wyszedł cało. Postanowił jednak odpuścić wojnę z profesorem i ustąpił ze swojego stanowiska. Wciąż przebywający za kratami Cutolo pod koniec lat 70. utworzył w więzieniu Nuova Camorra Organizzata, czyli tzw. Nową Camorrę, której celem było odbudowanie dawnej potęgi. W latach 80. z organizacją profesora związanych było około 10 tysięcy osób. Jednak jego działania doprowadziły finalnie do wewnętrznej wojny w mafii neapolitańskiej, która pochłonęła setki ofiar. W 1980 roku profesor za 270 milionów lirów kupił 16-wieczny pałac Mediceo w Ottaviano, z którego jako jego przedstawiciel organizacją kierowała Domenica Rosa, zwana Rosettą. Kobieta wykonywała polecenia młodszego brata, organizowała spotkania, wydawała rozkazy i zarządzała finansami. Od Rafaella różniła się jednak tym, że nigdy nie starała się zwracać na siebie uwagi i działała w cieniu. Pod koniec lat 80. miała dowodzić akcją odbicia brata z więzienia poprzez wysadzenie części zakładu karnego, jednak plan nie wypalił. Już w 1981 roku Rosetta, nosząca przydomek Lodowe Oczy, uniknęła aresztowania w czasie nalotu na Mediceo. W ucieczce pomógł jej ksiądz Giuseppe Romano, który był znanym spowiednikiem członków Camorry. Od tamtej pory służby bezskutecznie próbowały ją namierzyć. Na początku lat 90. została zaocznie skazana na 9 lat i 7 miesięcy. Gdy w 1993 roku policja zapukała do drzwi żony profesora, otworzyła im sama Rosetta, która przyznała, że ma już dość ciągłej ucieczki i tułaczki po różnych częściach świata. Tym samym oddała się dobrowolnie w ręce policji. W czasie procesu Raffaele zawzięcie bronił swojej siostry, oświadczając, że jest niewinna i wykonała w jego imieniu tylko kilka niewiele znaczących poleceń. Za kratami kobieta spędziła stosunkowo niewiele czasu, bo na wolność wyszła już po 6 latach. Obecnie ma 84 lata i mieszka w Ottaviano, a jej brat Raffaele zmarł na początku 2021 roku w więzieniu, gdzie odbywał wyrok 40 lat pozbawienia wolności. Griselda Blanco to Kolumbijka, która uważana jest za jedną z największych przemytniczek w historii. Kobieta w czasie swojej przestępczej kariery dorobiła się takich przydomków jak matka chrzestna, dama mafii czy czarna wdowa.
Griselda świat przemocy i brutalności poznała będąc jeszcze dzieckiem. Według niektórych doniesień pierwszego morderstwa dokonała już w wieku 11 lat, zabijając o rok młodszego chłopca porwanego dla okupu. Jedną z kolejnych ofiar miał być jej pierwszy mąż, za którego wyszła będąc jeszcze nastolatką. W latach 70. wyszła za mąż ponownie, a jej wybrankiem został Alberto Bravo, handlarz, który wprowadził Griseldę w świat narkobiznesu. Kiedy para przedostała się nielegalnie do Nowego Jorku, zaczęło się budowanie przemytniczego imperium. Małżeństwo zarabiało ogromne pieniądze. Jednak gdy w połowie lat 70. znalazło się na celowniku amerykańskich służb, para w pośpiechu wróciła do Kolumbii. Na miejscu jednak doszło między nimi do kłótni i Alberto Bravo dołączył do listy ofiar bezwzględnej Kolumbijki. Jedna z teorii zakłada, że zabójstwa dokonała sama Griselda, strzelając mężowi w twarz. Inna, że Albertem zajął się mało jeszcze znany Pablo Escobar, którego kobieta rzekomo wprowadziła do świata handlarzy i przemytników. W każdym razie, po śmierci kolejnego męża, Griseldę Blanco zaczęto nazywać Czarną Wdową. Powróciwszy do Kolumbii, matka chrzestna kontynuowała swoją przemytniczą karierę i wyszła za mąż po raz trzeci. Kilka lat później urodziła syna, którego nazwała Michael Corleone, na cześć bohatera filmu Ojciec Chrzestny. Przemytniczce w końcu udało się ponownie wyjechać do USA, jednak tym razem osiadła w Miami. Tam zaczęła wydawać nielegalnie zarobioną fortunę, kupując luksusowe posiadłości, auta, a nawet prywatny odrzutowiec. Organizowała również wystawne imprezy, w których uczestniczyli słynni narkos. U szczytu prosperity Czarna Wdowa zarabiać miała nawet 80 milionów dolarów miesięcznie. Beztroski żywot przemytniczki przerwała jednak wojna narkotykowa, która wybuchła w Miami i w której uczestniczył między innymi osławiony kartel z Medellin. W latach 1979-1984 cała Floryda zamieniła się w jedno wielkie pole bitwy. W 1980 roku w Miami odnotowano aż 244 zabójstwa, a w kolejnym roku miasto zostało uznane za najbardziej krwawe na świecie. Znaczący udział w podbijaniu tych morderczych statystyk miała właśnie Griselda Blanco. Kolumbijka nie tylko rozpowszechniła sposób zamachów dokonywanych na motocyklach, ale jak podaje jej zaufany cyngiel Jorge Rivi Ayala, kazała strzelać nie tylko do celu zamachu, ale do wszystkich wokół, w tym do niewinnych przechodniów. W 1983 roku życie stracił trzeci mąż Griseldy, Dario Sepulveda, który po kłótni z żoną zabrał ich syna i uciekł do Kolumbii. Tam na zlecenie matki chrzestnej został zamordowany. W 1984 roku Blanco uciekła do Kalifornii, próbując schronić się zarówno przed służbami, jak i przestępcami. W kolejnym roku wpadła jednak w ręce organów ścigania, trafiła do aresztu, a następnie skazano ją na 15 lat więzienia. To jednak nie powstrzymało jej kryminalnej działalności, bo swoją organizacją umiejętnie dowodziła zza krat. W 1994 roku sypać zaczął jej cyngiel Ayala, który idąc na współpracę z władzami, opowiedział o szczegółach działania przestępczego imperium Griseldy. Kobiecie groziła kara śmierci. Jednak gdy wyszedł na jaw romans Ayali z pracowniczką prokuratury, obrona Kolumbijki podważyła jego zeznania. Czarna wdowa po uniknięciu najwyższej kary przyznała się do winy i postanowiła pójść na ugodę z władzami, dzięki czemu otrzymała jedynie dodatkowe 10 lat więzienia. Wyszła na wolność w 2004 roku i została deportowana do Kolumbii. W 2012 roku 69-letnia Blanco została zastrzelona przez cyngla na motocyklu, kiedy wychodziła ze sklepu w Medellin. Uważa się, że w chwili śmierci była właścicielką nieruchomości wartych $500 milionów. We'll be right back.